Cześć! Cześć! Mam na imię Edyta. Ja mam na imię Monika. W dzisiejszym odcinku będziemy stylizować kuloty. To dosyć trudne spodnie, ale bardzo modne. Pokażemy Wam, jak my je nosimy. Tak, tylko że jak kupowałam spodnie, to miały być kuloty, ale że jestem niska, to są długie. Ale myślę, że spokojnie stylizacje, które Wam pokażę, podejdą i do długich, i do kulotów. Także zapraszamy. Pa! Pa! Zaczniemy od pierwszej mojej propozycji, gdzie u góry mam bluzkę kupioną w Orseju. Taki ma kolor zielony. Jak podeszłam do kamery, to bardziej widać prawdziwy kolor. To jest bardzo czarne cętki. Bardzo lubię cętki. Także to też pewnie zdążyłyście zauważyć. Tak. Uważam, że to jest dobre połączenie kolorystyczne. Akurat to tego, są gładkie, więc fajnie jest najbardziej. Nie? Bo gładkie. Tak, tak. Do tego torebka Sabriny Pilewicz beżowa ze srebrnymi wykończeniami. Nie wiem, jak ją kupowałam, to byłam pewna, że zamówiłam złote, a przyszły srebrne i się okazało, że jednak zamówiłam srebrne. Także tak to bywa, słuchajcie. I do tego mam na sobie buty marki Ryłko. Zamszowe. One są zamszowe, takie zwykłe, klasyczne. Tutaj bardziej nonszalancka kreacja z moim nowym nabytkiem, koszulką z Medicine. Do tego mam chustkę zakupioną w Wulczance, to jest jedwabna chustka, którą wyprałam ze wszystkim w pralce, jak leciało, ale jeszcze żyje. Także jeszcze żyje. Błąd był to wprawdzie. Do tego mam sweterek z Orseja ze złotymi guzikami. Ja bardzo lubię złote dodatki. Moja torebka z Coccinelle, pierwsza, którą w ogóle sobie kupiłam tej marki i nadal świetnie się sprawdza. I do tego buty Zaksy. No, teraz jest trochę za gorąco na tego typu buty, ale jak widzicie, całość jest raczej na chłodniejsze dni. Zaraz pewnie sobie ściągnę ten sweterek, żeby Wam bardziej przybliżyć to połączenie kolorystyczne też błękitu właśnie z takim ciemnym żółtym. Uważam, że jest to bardzo fajne połączenie. Ostatnio mi się bardzo podoba. Czy ze złotem właśnie ten odcień. Ten żółty też nie jest taki, tylko taki jest naprawdę taki cieplutki, fajny, tak. Taki miodowy. Nie jest taki rażący, także jest spoko. Tutaj znów ten niebieski. Jak się okazuje, mam trochę tego koloru w szafie. Żakiet jest zakupiony w Orseju kilka lat temu. On ma takie małe czarne kropeczki, ale tego tutaj nie widać. Kamera tego nie oddaje. Oczywiście torebka ta sama, buty te same, bo to taki zestaw bardziej biznesowy. Częściej w takich chodzę. Ale uważam, że też te spodnie właśnie świetnie można stylizować do pracy w biurze. Jeżeli gdzieś tam kolor Was nie ogranicza, to myślę, że jak najbardziej. Choć przyznam, że jest to taki kolor dosyć niestandardowy. One są dające, to też takie. Tak. Dosyć fajnie wygląda. Tutaj koszulka zakupiona w Mohito z takimi latającymi rękawami. Ja takie rękawy lubię. I cudowny materiał, cudowny. Tak. Cieniutki materiał, przewiewny. Bardzo fajna. Także widzicie, czerń do wszystkiego pasuje. Tutaj bardziej na luzie. Kolor biały tym razem i czarna myszka mini. Myszki są teraz super modne. Generalnie nadruki z bajek Disneya są bardzo modne, więc jak najbardziej. Do tego mam na sobie butki z Clarksa. Szczerze polecam. Clarks robi świetne sandały. Posłużą wiele lat, no chyba że pies Wam zje, tak jak mi. Musiały być smaczne, słuchaj. Albo je mąż przejechał kosiarką, tylko się nie chce przyznać. Także coś się złego z nimi stało. Nie zostawiajcie butów na polu. Nigdy. Nigdy. I tutaj moja żółta torebeczka. Uważam, że generalnie te dwa odcienie żółci też fajnie ze sobą współpracują. Teraz zupełnie standardowa biała koszulka z niewielkim dekoltem. Znaczy dla kogoś może być wielki, dla mnie jest niewielki. I do tego moja katanka kupiona na AliExpress jakoś w zeszłym roku czy dwa lata temu. Teraz oczywiście nie będę jej mogła zapiąć. Ale to jest standardzik. U mnie to jest normalne. Tak, także. Zapinanie, nie wiem, macie jakiś patent na szybsze zapinanie guzików albo zamków. One mnie bardzo nie lubią. Może powinnam nie kupować takich rzeczy. Albo się nie zapinać po prostu. Albo tak. Ja lubię jednak zapięte, słuchajcie. To nie, może ja je zaszyję. W każdym razie uważam, że do takich wysokich spodni fajnie pasują krótkie góry. No, ktoś może powiedzieć, że się wygląda jakby było tylko piersi i od razu nogi. Ale nie wygląda to może jakoś tak tragicznie.
co tu mamy następnego? Tutaj będzie tym razem koszula kupiona w Monari. Ona jest 100% z wiskozy. Jest bardzo cienka, może tego tak nie widać na filmie, ale jest cienka. Też uważam, że połączenie wzorów i kolorów z tymi spodniami jest całkiem niezłe. Pod spodem mam tą białą koszulkę. A na nogach mam buty z Wenecji. Jest to zakup z tego roku. Jeżeli jesteście nimi zainteresowane, podobają Wam się, to są teraz na wyprzedażach. Chyba prawie 50% taniej, więc się opłacało. Skórzane, bardzo wygodne, skórka jest super miękka. Także naprawdę warto. Uważam, że warto. Zdecydowanie taka z pazurem troszkę, nie? Tak. No, ja też takie lubię. Fajnie, fajnie. Tutaj dla odmiany ażurowy sweterek kupiony w Holandzie. Odwiedziły się. Zdarza się. Zdarza się. Zaglądamy. Dałam za niego całe 9 zł, także super. Nie wiem, z czego jest wykonany. Nie miał żadnych metek, ale podejrzewam wiskozę albo poliester. Chociaż w noszeniu bardziej obstawiam wiskozę. Trochę widać może stanik, bo przez te światła, które miałyśmy włączone, bo normalnie tak bardzo nie widać. Nie, bieliznę mam akurat cielistą, więc nie powinno się to bardzo rzucać. Do tego moja torebeczka Patrycji Pepe. Pierwszą propozycję, którą dla Was przygotowałam, jest to stylizacja na elegancko. Z jakąś elegancką torebeczką, którą macie zawsze gdzieś tam w swojej szafie. Do tego dobieram, bo ja oczywiście wybrałam wszystko w czerni, więc muszę coś troszkę rozjaśnić, prawda? Więc ta torebeczka jak najbardziej w jakiś jaśniejszy odcinek. I do tego buciki też, w szpilki w sumie rzadziej mi chodzę, ale to jest taka stylizacja bardziej mówię majowa, wrześniowa, bo dokładam do tego kurtkę skórzaną. I taką wózeczkę wiązaną, żeby te kuloty gdzieś tam były może bardziej. A tak. Jakiej marki to jest torebka? Guessa. Guessa, bardzo ładna. Naprawdę jest świetna. Także, no jedną taką zawsze w szafie gdzieś tam każda z nas pewnie ma, więc zawsze gdzieś ją do tej stylizacji. To jest taka stylizacja na elegancko, ale wygodnie. Drugą stylizacją, którą bardzo lubię, czyli trampki. To też powinienem, żebyście to uważać. Trampki i nerka, którą, tak jak mówiłam, lubię bardzo właśnie mieć przewieszoną. I to jest taka stylizacja, którą bardzo często noszę. Też koszulka, która była we wcześniejszym zestawie na elegancko. Noszę ją też również na sportowo. Wydaje mi się, że to zestaw taki luzacki, ale bardzo wygodny. Dogonienia idealne. Dogonienia, to super, po prostu nic więcej nie potrzeba. To jest, jak zauważyłyście, pewnie jak nie oglądałyście jeszcze naszych zakupów z Reserve, to sobie zobaczcie, że to jest właśnie koszulka z Reserve, którą zostawiłam. I do tego założyłam klapeczki z Zary i tą nereczkę znowu, tradycyjnie. Ona jest bardzo ładna, do wszystkiego pasuje. Tak, no szczeją, albo tak, albo po prostu przewieszoną i to tak po prostu, ja najczęściej chodzę ubrana wygodnie, to staram się być wygodnie, więc mówię, wygodna rzecz. Kolejną stylizacją jest stylizacja z bluzką, taką bardziej ekstrawagancką. Piękna ta bluzka. Tak, ze z tyłu jakieś rozcięcia, jak mamy, czy jakieś tam wiązania, no to jak najbardziej. Do tego wysokie sandałki na słupku i klasycznie saszetka w ręce. Ale w ręce w tej chwili na elegancko. No i to też jest takie lekko eleganckie, ale wygodna stylizacja. No zresztą widać, nie? Dobrze się w niej czujesz. Kolejną stylizacją, którą dla Was przygotowałam, to klapeczki. Czarny, mówię, zobaczycie, czarny, ale coś kolorowego, mówię, a to dorzucimy apaszkę, którą powiązuję. Jak mam na przykład okulary i nie mam tych sznureczków, ani żadnych takich łańcuszków, to fajnie mieć zawsze jakąś tam saszetkę, boże, tą chusteczkę mamy. I przewiązać, wiecie, na końcach tych okularów. Tak, mówię, a co? Przecież okulary zawsze nam się gdzieś gubią, nie muszą być w torebce, tak. Mogą być przywykłane. Proste. I przedostatnią stylizacją, którą przygotowałam, to jest z koszulą. Zwykły jakiś biały t-shirt, który też tam, nawet tu jest chyba topik na ramionczkach, miałam tak na ramionczkach, do tego koszulę też chyba z mochitą. Teraz widziałam nawet chyba w niebieskim odcieniu, mają bardzo podobną. Bardzo ładna jest ta koszula, ma bardzo fajny krój. Ja ją noszę ją raz, wiecie co, przywiązaną, raz po prostu puszczoną. I to też jest takie na chłodniejsze dni. Wydaje mi się, że to jest stylizacja na takie chłodniejsze, gdzieś tam albo wieczory i też bardzo wygodne. Przygotowałam po prostu wygodne stylizacje, trzeba Wam pokazać, że też tak można nosić, żeby nie tylko z obcasami, no bo ze szpilkami, które to nie udają super, nie?
ale nie zawsze. To jest stylizacja na sierpniowy, żeby dorównać mój z sierpniowymi dniami. Jak się ochłodzi. Jak się ochłodzi, to wybrałam katanę. Katana jest ze Stradivariusa, natomiast no, saszetka i mówię, ach, zaszelejemy, założymy tak, założymy te lampeczki, to wybierałam biały pasek. A pasek jest z spódniczy. Także fajnie, że ma odczepiany pasek, tak, bo niektóre tak, nie mają. Tak, czasami można wykorzystać to, co gdzieś już tam w szafie mamy, prawda, i po prostu i też wyglądać. Czemu nie? I trampeczki, czyli na wygodnie, tak jak lubię najbardziej. Dajcie znać, jak Wam się podobały nasze stylizacje. W ogóle, czy wynosicie tego typu spodnie? Czy idziecie za modą i kupujecie, czy bardziej patrzycie, że są wygodne, bo ja na przykład uważam, że są bardzo wygodne i bardzo je lubię, bo zastępują mi niejednokrotnie spódnice, ale są takie wygodne, że wiecie, mogę kucnąć i nic tam nie widać. Są bardzo fajne i uważam, że też ładnie w nich wygląda figura, tylko że nie są zbyt łatwe do wystylizowania. Szczególnie mój kolor, no ale słuchajcie, ja lubię kolory. Ja tradycyjnie także biorę czerń, więc... Dla każdego coś miłego. Dokładnie. Dajcie znać właśnie, czy nosicie kuloty, czy w ogóle planujecie sobie kupować te szerokie spodnie, jakie teraz są modne, bo generalnie rurki już tam odchodzą w zapomnienie. I zapraszamy Was na nasze filmiki. Tak. Każdy wtorek, piątek. Piątek, 18. Tak. Zapraszamy. Widzimy się. Na razie. Hej. Pa!